Szykuje się gorąca sobota we Frankfurcie nad Odrą. 24 marca neonaziści będą próbowali przemaszerować ulicami Frankfurtu nad Odrą. Hasłem przewodnim ma być idea wyjścia Niemiec z Unii Europejskiej i zamknięcie granic. Nieprzypadkowym wydaje się miejsce tej akcji tuż przy byłej granicy z Polską, a to sprawia, że może to także dotyczyć naszego kraju. Z apelem do mieszkańców zarówno Słubic, jak i całego pogranicza zgłosiła się grupa ludzi z instytucji, która zainicjowała stanowczy protest przeciwko neonazistom. Grupa ta nazywa się Sojuszem, a ich hasłem jest proste i wymowne zdanie. Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów. Sojusz chce zapobiec marszowi, organizując blokady. Na temat Sojuszu i apelu do mieszkańców Polski i Niemiec rozmawiamy z Olgą Kopciuch. Dnia 24 marca neonaziści planują przemaszerować ulicami Frankfurtu. Ich hasłem przewodnim jest wyjść z Unii Europejskiej i zamknąć granice, co przede wszystkim ma odwołanie do naszej polsko-niemieckiej granicy. Nasz sojusz, Frankfurt nad Odrą, nie jest miejscem dla nazistów, planuje w tym dniu blokadę w celu uniemożliwienia przemaszerowania neonazistom przez miasto Frankfurt, aby pokazać im, że my jako sojusz, czyli różne organizacje z Frankfurtu, ze Słubic, z Landu Brandenburg, jak na przykład związki wyznaniowe, kościoły, stowarzyszenia czy również osoby prywatne, sprzeciwiają się takiej dyskryminującej ideologii neonazistowskiej. Czy już wcześniej w innych miejscowościach odbywały się podobne przemarsze? Tak, przykłady pokazują, że takie przemarsze neonazistów blokowane przez przeciwników tej ideologii mają powodzenie i są równie pokojowe i bezpieczne, co pokazują przykłady z różnych miast, jak na przykład z Drezna, Bernau, Neuruppin czy Cottbus. Jak one się odbywały? Przyjeżdża grupa neonazistów i jak wy ich blokujecie, w jaki sposób? Neonaziści mają zazwyczaj zaplanowane miejsce przemarszu. Naszym celem jest stanięcie im na drodze, aby ten przemarsz nie mógł dalej się odbyć, żeby mogli się wycofać. I wycofują się spokojnie, czy...? Przykłady dotychczas pokazują, że działa to, ponieważ coraz większa rzesza ludzi przeciwstawia się temu i udaje się to w pokojowy sposób rozwiązać i przeciwstawić. Każdy, kto przeciwstawia się tej ideologii lub nie chce wrócić do czasów sprzed 2004 czy 2007 roku, kiedy nie mogliśmy swobodnie przekraczać granicy, może wziąć udział, nie musi martwić się o swoje bezpieczeństwo. Wszystko jest dobrze zaplanowane i przykłady z przeszłości pokazują, że sprawdza się to doskonale. Jeżeli ktoś chciałby się więcej dowiedzieć na temat planowanej blokady dnia 21 marca w Kolegium Polonikum o godzinie 19 odbędzie się spotkanie informacyjne. Na bieżąco pojawiają się również informacje w języku polskim na stronie internetowej www.frankfurt-kein-ort-für-nazis.de, gdzie można zawsze przeczytać, co jest planowane i gdzie, w jaki sposób, o której godzinie. Przedstawiciele ideologii dyskryminującej ludzi nie mogą przemaszerować ulicami Frankfurtu, jeżeli szczególnie odnosi się to do nas, Polaków. Dlatego wszystkich, którzy się z tym zgadzają, zapraszam dnia 24 marca o godzinie 9 na przystanek w centrum obok Kauflandu.